Pierwszy kontakt taki z egzorcyzmem, kiedy pierwszy raz zobaczyłem, to nie był modlitwa nade mną, ale nad moim przyjacielem, bliską mi osobą, człowieka, którego znałem bardzo długo. No i nagle patrzę, że podczas modlitwy nad nim, gdzie no, dla mnie modlitwa była dość oczywista, to też nie było jakiś taki, żebym był ateistą, odwraca trzymany w rękach krzyż do góry nogami, a chwilę potem no to już jest kosmos. Kilka osób nie potrafi go utrzymać, rzuca się po ziemi, krzyczy, drze się i ja miałem takie, co tu się dzieje w ogóle, co tu chodzi? Sam zacząłem być w takiej panice, ej, nie róbcie mu krzywdy. No i to był taki moment, gdzie włączył mi się taki Matrix. No później już tych historii było dużo takich nadzwyczajnych, ale no pierwszy taki widok osoby, którą znam, która jest normalna, spokojna, a nagle krzyczy, rzuca się po ziemi, naprawdę nie są w stanie utrzymać kilka osób i mówi naprawdę dziwne rzeczy, których bym nie przypuszczał. Wiesz, sobie wtedy pomyślałem, mówię, kurczę, no znam chłopa tyle lat, a to jakiś satanista. No to był chyba taki moment, taki pik największy w moim życiu, gdzie się otwarły wrota do takiego wejścia w inną, zrozumienie innej rzeczywistości, która jest wokół nas. Będziemy rozmawiać o duchowości, o różnych duchowościach egzotycznych. A jak ty w wieku młodzieńczym do tej duchowości, która tutaj najbardziej nam jest znana, do chrześcijaństwa, jaki miałeś stosunek? Paradoksalnie poza jakimś tam krótkim okresem buntu w wieku gimnazjalnym, ale raczej buntu takiego systemowego niż co do samej istoty Boga, no to ja żyłem jako katolik, nie? Przystępując do komunii świętokradztwo. Bo gdzieś tam takie pokutowanie z najbliższej rodziny, że przeproś Pana Boga w sercu, to będzie dobrze i tak bez takiej większej refleksji, ale deklarowałbym się jako katolik. Gdzieś tam w tym kościele bywałem, no tylko no, zupełnie bez świadomości i no, jak się później okazało, no nie tak jak powinienem. I gdyby to trwało dalej, to raczej by mnie to oskarżało niż pomagało. Nie? I co miałeś w sobie? Zgodę na świat, bunt, smutek? Nie, zawsze był jakiś taki bunt, nie? Zawsze była taka chęć szukania prawdy i jakieś tak zawsze mnie denerwowała obłuda i hipokryzja, nie? Więc jakby z siłą rzeczy też gdzieś doszukiwałem się jej w kościele, bo się stawiał jako jakiś autorytet przede mną, a ja nie widziałem zasadności tego. Jak zacząłeś ćwiczyć sztuki walki, aż specjalnie capoeirę? Ale to jest długa historia. Generalnie mając 7 lat trafiłem na judo, zapisany przez rodziców, z oczywiście czystych intencji i szlachetnych pobudek. Później musiałem przestać trenować, bo się urodził brat i nie mogłem dojeżdżać na treningi sam, bo to było dość daleko. A później zacząłem szukać na własną rękę, trochę jako forma resocjalizacji mojej. No i gdzieś tam od 14-15 roku życia trafiłem na capoeirę. Poprzedzone to było jeszcze takim szukaniem swojej drogi. Gdzieś tam się przewinąłem chwilkę i przez tai chi, i przez kilka różnych innych form. No i trafiłem na capoeirę i to mnie gdzieś tam wciągnęło na dość długo. Zawsze się śmieję, że rodzice hurtowo gdzieś tam zapisują swoje dzieci ze względu na to, że z jednej strony niby sztuka walki i gdzieś tam się będą potrafiły obronić, a z drugiej strony nie wracają z obitym nosem, jak z boksu czy z MMA, nie? I to jest taka pobudka, która gdzieś tam pcha rodziców do zapisywania swoich dzieci tam, a do tego wszystkiego ten folklor tego i kultura, nie? Gdzieś się wydaje z zewnątrz, znaczy tak też jest, ale nie widząc co jest głębiej, jest a śpiew, taniec, trochę takiego typowego tańca, gdzieś akrobatyka, no tak się to wydaje. Wspierają się młodzi ludzie, stają w kręgu, tak, do środka tak. Wchodzi dwoje z nich i w zależności od nastroju walczą albo tańczą, jest jakaś muzyka, jest... No nie do końca od nastroju, to w ogóle jest ciekawa historia, dlaczego capoeira może być niebezpieczna, bo gdzieś tam w XVI wieku, jak zaczyna się kolonizacja Brazylii, pojawiają się też jezuici i zaczynają ewangelizować. Jednocześnie pojawiają się tam ludy z Afryki i przywożą różne animistyczne religie, które znamy gdzieś tam, wudu, pochodne i candomblé właśnie. No i ludność tam tardzenna z jednej candomblé strony... Candomblé jest związane z capoeirą bezpośrednio, tak, ściśle. Jest ściśle. Właśnie o to chodzi, że ludy mieszkające w Brazylii z jednej strony chciały uprawiać candomblé, czyli ich ten, z drugiej strony narzucali im chrześcijaństwo, z trzeciej strony chcieli się wyzwolić spod wpływów gdzieś tam zewnętrznych. No i tak powstała idealna mieszanka, bo gdzie nadjeżdżała kawaleria, nawet jest rytm specjalny w capoeirze, kawaleria, no to oni to tym rytmem oznaczali i zaczynali tańczyć, że niby to tylko taniec. Z drugiej strony mogli w tym gdzieś tam czcić i wprowadzać właśnie, no jeżeli się przyjrzeć capoeirze i candomblé, tym rytmom jak wyglądają, to one są bardzo podobne. Bardzo podobne. A z trzeciej strony gdzieś tam była też ten trening walki. Czyli mamy element kultury afrobrazylijskiej, który jest no, bardzo silnie związany z religią duchów, a w Europie jest to przedstawiane jako coś kompletnie neutralnego, coś kompletnie super atrakcyjnego, sposób spędzania
czasu wspólnie, jakaś wspólnota się tworzy, ale jednocześnie jest to możliwość, kiedy chłopcy się popisują przed dziewczynami, a o tym aspekcie duchowym w ogóle nie ma mowy. I ty w tym jesteś. I czy coś się z tobą dzieje? No bo... Na tamten czas nie. To paradoksalnie było tak, że akurat grupa, z którą ja trenowałem, była w dużej mierze ludźmi związanymi z jakimiś wspólnotami z kościoła. Konkretnie nawet w dużej mierze z jedną, ale to już może nie będę przytaczał. Nawet na Bacizado, czyli chrzcie w kapuerze, była nam odprawiana msza święta, odprawiał z nami ksiądz. On dzisiaj niestety rzucił sutannę, bo księdzem jest nadal. Więc jakby paradoksalnie to ja miał wręcz wrażenie, że na tamten czas przed moim spotkaniem Chrystusa, no to mógłbym powiedzieć, że to był najbardziej religijny czas mojego życia, ale znowu w tym wszystkim, to widzę teraz po latach, przede wszystkim podczas gry w capoeira, to muzyka, całe klaskanie wszystkich, śpiew, no tworzy specyficzną, można powiedzieć, energię. I to nie będzie mylne powiedzenie. Ta energia tam konkretnie nazywa się Asze i ja osobiście ją też bardzo mocno odczuwałem, nie? Gdzieś tam, nie wiem, nie potrafiłem dokręcić zwykłego salta, a podczas tego wszystkiego gdzieś tam bez problemu wchodziłem, robiłem salto ze śrubą z obrotem 360 i to było, tak teraz to widzę, znaczy wtedy też się to odczuwało, no to jako po prostu, nie? A, tam dobra impreza. Teraz widzę, że to no, nie było tylko tak do końca, że faktycznie jest to ten element transu takiego i element takiego, no, odrealnienia trochę bym powiedział wręcz, nie? W tym wszystkim, więc jakby teraz po latach widzę pewne rzeczy. Na tamten moment, no nie, widziałem coś innego. Ale jest moment inicjacji, czyli jest. To Bacizado, czyli czy wszyscy, którzy bawią się w capoeira, dochodzą do tego etapu? Pewnie wszyscy nie, ale ci, którzy chcą iść drogą, że tak powiem, nie, że kilku treningów, tylko zostają dłużej, tak, pojawiają się prędzej czy później na Bacizado, gdzie przyjeżdża mistrz, może być tylko Brazylijczykiem, nie może pochodzić z innego kręgu i dokonuje inicjacji na to, przewiązuje cię sznurem, bo w capoeirze nie mam pasów, jak nie wiem, w judo czy gdzieś indziej są sznury, kordy i paradoksalnie, co jest jeszcze ciekawe, nadaje ci imię. No, wiadomo, i tak każdy to odbierał jako jakiś tam pseudonim. Znowu element zaczerpnięty z kandoble, przywołania ducha opiekuna. No i gdzieś ten etap jest na pewno mocno inicjacyjny. Tym bardziej, że jest związany z takim dużym patosem. To jest wydarzenie raz w roku. Tylko jedno jest Bacizado w życiu każdego uprawiającego capoeirę. Każde następne to już jest troca de corda, czyli tylko zmiana sznura, ale to Bacizado jest jedno i jest to tłumaczenie bezpośrednim chrzest. Nie? Więc ta inicjacja, ten element nadal jest bardzo mocny. On jest rozmyty, rozcieńczony, bo tam jest bardzo dużo... W capoeirze się śpiewa, przywołuje się duchy zmarłych mistrzów, mistrze Pashi, mistrze Bimby, przywołuje się świętych katolickich, świętego Jana Chrzciciela, świętą Marię, nawet jest jeden ryt, który się nazywa Santa Maria. I na to wszystko jeszcze duchy związane z kandoble, czyli te tam orishas, inne, które wchodzą w ten krąg. Więc jakby człowiek ma wrażenie w pewnym momencie, że no głupieje, nie? Natomiast no, to też świadczy o tym, że jest ten element duchowy. Wchodząc do capoeiry, dotyka się ziemi, najczęściej robi znak krzyża. Znowu oddaje się cześć bóstwom ziemi i robi znak krzyża katolicki, więc ten sekretyzm się tam gdzieś przewija i to jest bardzo niebezpieczne, bo jest to rozcieńczone, bardzo rozcieńczone. No tak, a dla chrześcijaństwa wprowadzanie elementów innych religii jest po prostu bałwochwalstwem i to jest grzech ciężki, więc to nie są sytuacje takie, że a, tutaj coś weźmiemy, skubniemy stąd i stamtąd. Mamy do czynienia no właściwie z wyrzeczeniem się Boga, bo no czym jest chrzest? To jest oddanie się w opiekę demonom, duchom. Dokładnie. I teraz twoja historia dalej się toczy i kiedy zaczynają się pojawiać z dzisiejszej perspektywy, jak widzisz, konsekwencje tego, że wszedłeś w jakąś duchowość, o czym w ogóle nie wiedziałeś, bo cały czas mówi się, że mamy do czynienia z zabawą, ćwiczeniami fizycznymi. U mnie to było w ten sposób, że doszedłem do 19 roku życia w takiej spirali. Od sztuk walki po patologię innego rodzaju, używki i tak dalej, później demoralizację przez sztuki walki, po jeszcze większą patologię. No jak byłem na tym trzecim zakręcie, już po capoeirze, jeszcze po następnych bardzo dziwnych i no niemoralnych przeżyciach,
to trafiam zupełnie przypadkiem na mszę z modlitwą o uzdrowienie, raczej z intencją ratowania swojego kolegi. Natomiast w moim życiu już tam gdzieś od dłuższego czasu no, też nie brało się znikąd ta sinusoida. Nie? To nie było tak, że ja sobie siedziałem, dobrze czułem, byłem szczęśliwy i wpakujmy się w coś, co jest beznadziejne. Tylko gdzieś właśnie szukałem, czułem coraz większą pustkę, gdzieś tam pojawiały się też jakieś lęki. Gdzieś tam pojawiało się takie mocne rozbicie wewnętrzne. Tak bym to nazwał po latach chyba, bo chyba tego nie doprecyzuję bardziej. I pojawia się nam przeuwolnienie, gdzie poznaję tę nową rzeczywistość i gdzie jednocześnie wtedy, gdzie na tej mszy, gdzie była właśnie taka posługa i no, dość mocna wiara uczestników tej mszy, czuję coś dziwnego. To jest coś, co mnie odpycha, jakąś agresję, jak się pojawiłem pierwszy raz na tej mszy. Ale czy wcześniej czułeś się przymuszany do agresji? Czy wcześniej czułeś jakieś takie stany, które są nieoczywiste? Do agresji tak. Do agresji tak, natomiast nie w stosunku Kościoła. To się pojawiło wtedy. Natomiast do agresji często, bo ta kapuera zawędrowała w następne etapy różnych innych treningów, też sportów walki i też takie uliczne życie dość mocne. Więc ta agresja u mnie była dość mocna zawsze. Nienawiść do siebie? Myślę, że na tamtym etapie raczej szukanie tego, o co chodzi. To wtedy jeszcze nie była nienawiść do siebie. Ona się pojawia troszkę później, już podczas mojej walki takiej duchowej, bym powiedział. Czyli jesteś na pierwszej modlitwie i co się dzieje? I podchodzi do mnie ksiądz i mówi, a może nad tą też się trzeba pomodlić. Ja mówię, nie, tu ma kolega problem. No i ksiądz mi zaczyna mówić pewne rzeczy. Mówi, a ty nie trenowałeś przypadkiem jakiejś sportu walki, jakieś kapuery? Ja tak sobie pomyślałem, skąd on o tym wie? Może mnie gdzieś widział kiedyś, może też trenuje. No wtedy takie myślenie jeszcze. Mówię, może też trenuje. Natomiast no, odpowiedziałem mu, że tak, z taką intencją z tyłu głowy, że zapytam go później, czy skąd wie, nie? Czy mnie gdzieś tam widział, czy coś. No i zaczął się nade mną modlić i no, ja troszkę się poczułem jak... Nie wiem, w jakiejś ukrytej kamerze, ponieważ ten ksiądz mówił praktycznie moją spowiedź, tak bym to powiedział, bo dotykał tej materii, która była zraniona, która była grzechem, o czym ja do końca też nie wiedziałem wtedy i wymieniał ją nie znając jej. Nie? No, odwoływał się do pewnych wydarzeń z mojego życia, o których nie mógł wiedzieć, nie mógł się domyślić, nie mógł tego, nie wiem, jakoś usłyszeć pokątnie, bo to były takie rzeczy bardzo kontekstowe też, nie? No i to był dla mnie taki duży szok, skąd on to wie i z drugiej strony, oprócz tej takiej zagadki w głowie, o co tu w ogóle chodzi, no to właśnie gdzieś taka agresja już wtedy też narastała. Nie ujawniło się wtedy zewnętrznie nic, tak fizycznie, ale w głowie no to był taki, no galimatias już wtedy, nie? I jak to się dzieje, że dalej wchodzisz, że dalej szukasz w Kościele pomocy, no bo nagle się okazało, że jej potrzebujesz? Ja się poczułem trochę tak, że tu jakby mnie ktoś wrzucił w Matrix. Ja nagle zobaczyłem, że jest inna rzeczywistość. Ja wtedy jej jeszcze do końca nie rozumiałem, natomiast zobaczyłem, że to, o czym gdzieś tam słyszałem w Kościele, co znałem de facto i co tak bardzo dobrze znałem, że stało się powszednie, jest rzeczywiste i realne. No i poprzez zobaczenie złej duchowości... Poprzez kontekst negatywny, tak. Zobaczyłeś, że istnieje poprzez, też to dobra. Tak? Poprzez obserwację zewnętrzną, swoją wewnętrzną z jakąś taką zagadką, ale też zewnętrzną tego, co się dzieje z człowiekiem podczas właśnie modlitwy uwolnienia. Jednocześnie też wszystko to było kontekstowe, bo no, we mnie gdzieś tam ten pierwiastek taki intelektualny jednak dominował i szukał odpowiedzi na pewne pytania, a tu naprawdę były takie rzeczy, których... No chyba nie sposób wytłumaczyć, nie? Czy właśnie jakieś kwestie rzeczy, o których no, nikt nie wiedział i nie miał prawa wiedzieć, czy kwestia tej takiej naprawdę nadludzkiej siły, czy kwestia rzeczy, które nawet ja osobiście usłyszałem, takie celne trafianie złego ducha w takie najczulsze punkty, najsłabsze. No myślę, że to i wiele innych rzeczy, bo też był moment, że widziałem lewitację osoby. Podobno ja też podczas modlitwy się unosiłem troszkę nad ziemią, natomiast tego nie widziałem z przyczyn oczywistych. Ale widziałem też zewnętrznie, przy drugiej, podczas modlitwy innej osoby, gdzie też było po prostu pod krzyżem stała też w takiej pozycji i tyle nad ziemią, nie? I to takie było dla mnie no, niemożliwe. Ale czy ktoś oprócz ciebie jeszcze to widział, że ona lewitowała? No, kilkanaście osób, które było wtedy też podczas tej modlitwy w tym pomieszczeniu, nie? Rozmawialiście później o tym, że to się działo naprawdę? Tak, znaczy tylko, że to było takie, no to była wspólnota, która posługiwała w ten sposób, więc dla nich to nie było niczym nadzwyczajnym. Ale wymienialiście informacje i potwierdzone było, że kilka osób widziało na pewno, że ktoś wisiał w powietrzu. Tak, nad ziemią troszkę. I co dalej jest z tobą? Czy ta modlitwa kończy jakby twoją historię? Nie, rozpoczyna historię. Wejścia na drogę nawrócenia, bo o nawróceniu to może po śmierci mógłbym powiedzieć, czy się nawróciłem, bo to jest proces.
To trwa intensywne 3 lata. Intensywne 3 lata, gdzie najpierw jeżdżę do tej wspólnoty, później jednak od księdza, który przewodniczył modlitwie w tej wspólnocie, miał pozwolenie na posługę modlitwą egzorcyzmem, no mówi, że nie da rady, że potrzebuje takiej opieki bardziej, no że ma całą wspólnotę jednak i że tutaj potrzeba, no i też zacząłem szukać. I skończyło się to tak, że wylądowałem na pół roku u franciszkanów w Niepokalanowie, później na kolejne pół roku w Skarżysku Kamiennej, też u franciszkanów. Ale co z twoim życiem? Przecież miałeś jakąś szkołę czy pracę wcześniej i musiałeś przerwać wszystko. Musiałem, nie dało się, bo ja to odkryłem w pewnym momencie w pracy będąc, miałem tak silne ataki gdzieś tam w głowie, że pobiegłem w ogóle do psychiatry. Mówię, no leczcie mnie. Ale jakie miałeś ataki? To nie rozumiem. Jakieś myśli bardzo dziwne, takie z jednej strony natrętne, a z drugiej strony takie no, agresywne, bluźniercze i takie gdzieś ukierunkowane w autoagresję w dużej mierze. I to do tego stopnia, że no, ja zastanawiam się, czy nie stracę za chwilę panowania nad sobą. Próbowałem się modlić w tym wszystkim, prosić o pomoc, no co pogarszało sprawę w pewnym sensie. Oczywiście pewien pokój ducha niosło, natomiast no, te zewnętrzne objawy były, no bo nie było mojej władzy nad swoim ciałem, bo okazało się, że przez te właśnie rytualne aspekty sportu walki i sztuk walki no, oddałem tą władzę komuś innemu. No więc mówię, ja pobiegłem do psychiatry, mówię, leczcie mnie, bo coś jest nie tak, natomiast psychiatra stwierdził, że no, nie bardzo jest co, nie? W sensie może jakaś tam terapia, bo to każdy zasadniczo powinien przejść w dzisiejszych czasach, ale no, no nie ma materii jakiejś takiej na tamten moment do leczenia. No więc było długo takiego mojego zastanawiania się, a może nawet niedługo, intensywnego zastanawiania się. Brałeś leki jakieś? Nie. Wtedy nic nie brałem. Ale oni stwierdzili, że psychiatra nic nie ma w tym przypadku. Nie, no była kwestia taka, że patrząc na objawy, oczywiście można by skierować na terapię ze względu na zaburzenie osobowości, jeżeli ktoś coś takiego mówi, ale w takim wywiadzie klinicznym, w badaniach EEG, tomografach i tak dalej, a przede wszystkim w badaniu w wywiadzie klinicznym lekarza, i to nie jednego lekarza psychiatry, bo ja to później nie dowierzałem. Bo to też była moja taka walka przez pierwsze pół roku, nie? Że okej, z jednej strony coś tam czułem, że jest prawdą w kościele, a z drugiej strony ja to negowałem, nawet świadomie to negowałem, bo szukałem prawdy, nie? Nie chciałem się dać zwieść w jakąś sektę, tym bardziej, że jak ja wszedłem w tą rzeczywistość, to dużo osób z zewnątrz mi mówiło, co to za sekta w ogóle, o co tu chodzi i tak dalej, nie? O sekcie, o tej grupie modlitewnej wspólnocie, w której zacząłeś odzyskiwać wolność, tak? Nawet był taki moment, on jest dość ciekawy, że z osiedla koledzy, głównie związani z grupą kibicowską, po prostu mi w pewnym momencie zadzwonili, jak ja byłem na spotkaniu wspólnoty. Dawaj adres, bo jedziemy tam w kilka samochodów, odbijamy cię z tej sekty. Miałem tego kolegę, który zresztą, z którym też trafiłem na tę mszę, więc ksiądz tam w ogóle robił odezwę do wspólnoty o modlitwę. Myśmy przyjechali, spotkali się z nimi i w czasie rozmowy jeden z osób decyzyjnych, że tak powiem, w tej grupie stwierdził, że o, ja tam tylko ufam w sumie jednemu księdzu, bo jest spoko człowiekiem. Ja mówię, no to jedźmy do niego. Pojechaliśmy do księdza, który nie posługiwał modlitwą o uwolnienie. Przedstawiliśmy wkrótce sytuację i mówi, modli się ksiądz nad nami, nie? On nie za bardzo wiedział, o co chodzi, zaczął się modlić, zaczęła się manifestacja. Znajomi zobaczyli i skończyła się próba odbijania nas, bo gdzieś tam zrozumieli. Nie zawsze to poszło w kierunku jakiegoś nawrócenia, ale myślę na pewno u niektórych spowodowało pewne zawrócenie z tej drogi, więc to było. I to były momenty znowu, które mi pokazywały, że okej, no coś tu faktycznie jest na rzeczy, nie jest to normalne. No i coś trzeba działać jednak w tym kierunku, żeby się wyrwać z tej niewoli, że to nie jest sekta, nie? Czyli straciłeś pracę, znaczy nie byłeś w stanie pracować. Przerwałem pracę. I trafiłeś do klasztoru jednego, potem drugiego. I tam sobie żyłeś po prostu z braciszkami, tak? Było fajnie? Dzięki ich gościnności przygarnęli mnie gdzieś tam pod skrzydła, mogłem tam chwilę pobyć. Bardzo dużo mi to dało, też taka obserwacja tego życia i też czas, w którym bardzo dużo czasu poświęciłem na zrozumienie tego wszystkiego. Żyli książki i po prostu o co tu chodzi w tym wszystkim. Capoeira to jest również gra, to jest również śpiew. Śpiew, w którym przywołuje się duchy, tylko podejrzewam, że większość ludzi ćwiczących kompletnie tego nie wie. Czasem nawet wie, bo to ci pieśni się często tłumaczy i nawet jest taki, się tym popisuje, że się to zna. Natomiast no, bo tak jak dużo ludzi, gdzieś chyba tak jak i we mnie wtedy, no straszne, ja byłem człowiekiem wierzącym, wychowanym, ochrzczonym. Byłem w pierwszej komunii, w bierzmowaniu, ale byłem analfabetą religijnym. I dla mnie to, że się wzywa w pieśni zmarłych mistrzów, a za chwilę potem jakieś demony, których nie znam, a w międzyczasie świętych, to obojętne, nie? W sensie, no,
człowiek gdzieś tam próbuje się modlić do Pana Boga i tak, a to jest jakaś duchowość, a to w sumie też jest jakaś duchowość, ale co to za różnica, nie? Taki głupota, no tak bym to nazwał, u mnie głupota po prostu. Głupota i może nieświadomość w dużej mierze, ale wynikająca z tej głupoty. Ale potem okazało się, że jest różnica pomiędzy tymi dwoma modlitwami. Ta różnica i ta nieświadomość kosztowała mnie najpierw 3 lata błąkania się po różnych księżach, szukania pomocy. Na szczęście dzięki gościnności franciszkanów miałem troszkę, wydaje mi się, przyspieszony ten etap i chwała Bogu za to, bo znam osoby, które gdzieś tam się po kilkanaście lat tym męczą, a ja miałem tą okazję, żeby, że tak powiem, być pod skrzydłami, móc korzystać też z tej modlitwy, z tej posługi, bo faktycznie były takie momenty, że nie dało się, nie? Że ja nie byłem w stanie wytrzymać sam ze sobą, że gdzieś tam, na przykład takie historie kojarzę, jak byłem w domu i ja bardzo gdzieś tam się źle czułem, taki przytępiały, przymulony, nie byłem w stanie funkcjonować. No i za chwilę wybiegałem i krzyczałem do mamy, przestań się modlić, ona, ale ja gotuję obiad, no, ale modliła się w trakcie, ale skąd wiesz, nie? Albo wręcz mogłem powtórzyć, znaczy ja jak ja, ale przez moje usta były powtarzane słowa i modlitwo, co się konkretnie modli. No więc jakby ciężko było i ze mną wytrzymać, i mi było ciężko wytrzymać w normalnym trybie. I no, po prostu jeżeli już się weszło w tą walkę i próbowało, póki nie było tego nawracania się, to było okej, okay. Diabeł tam się cieszył i nie miał problemu z tym. Natomiast jak już się weszło w tą drogę, w tą walkę, no to już nie było tak łatwo, już się nie odpuszczę gagatku i to było dość mocno odczuwalne przeze mnie, nie? Że to... Oddałeś się demonowi i on po prostu traktował cię jako swoją własność. I to on wiedział, że twoja matka się modli. Tak, on jest. Wiedział, jakimi słowami się modli. Nie ty, ale ty to mogłeś wypowiedzieć wobec matki. I powiedz, jakie były etapy tego wychodzenia ze stanu związania duchowego, można powiedzieć opętania bez żadnej wątpliwości. Ja znam, tak jak zresztą sam powiedziałeś, osoby, które dotykają takiej rzeczywistości, otwierają się na wrogą rzeczywistość duchową i potem niszczy im się całe życie, bo nie ma jakiegoś takiego momentu cięcia. Tak? U ciebie cięcie trwało 3 lata, ale czasami trwa dziesiątki lat. I dlaczego to trwało 3 lata? Aż. Myślę, że modlitwa księży jest bardzo ważna, sam ten egzorcyzm, ale to nie jest magiczna tabletka. I tu potrzeba przemiany serca, bo wydaje mi się, że gdybym po takiej jednej modlitwie został uwolniony, wszystko by przeszło, to ja rok później byłbym z powrotem w jeszcze gorszym bagnie. Więc ten okres, myślę, że naprawdę okres takiej łaski dany mi od Boga, gdzie mogłem naprawdę zrobić sobie coś, na co teraz bym sobie już nie mógł pozwolić z wielu względów, czyli zrobić sobie wyrwę w życiorysie roczną, spędzić ten czas w klasztorze u ojców, nie jako brat, ale mieszkając tam i poświęcając się naprawdę takiemu intensywnemu, przyspieszonemu rozwojowi też intelektualnemu, czyli zrozumieniu temu wszystkiemu, a jednocześnie z tego wynikającemu rozwojowi duchowemu, czyli jakiegoś takiego raczkowania w modlitwie, no bo dla wielu modlitw, a Ojcze nasz, okej, okay, nie? Ale no tu chodzi też o to, że spotkanie z Chrystusem, o tym żywy, czy to nawet spotkania, czy tam w jakiej formie, lekcja divina, czy jakkolwiek, ale taki żywy kontakt z Chrystusem, nie? Wytrzymanie na adoracji, nie na zasadzie, że tam odklepię różaniec, tylko nauka relacji z Chrystusem. I dopiero w tej relacji można znaleźć, zwłaszcza po takich przejściach, pokój. Bo dużo osób może powiedzieć, a ja tam żyję, jestem, mam pokój serca, ale jeżeli już się weszło w takie rzeczy, to no myślę, że nie, myślę, że tak czy tak nie ma innej drogi znalezienia takiego głębokiego pokoju jak w tej relacji. I myślę, że w tym momencie to uwolnienie stało się i tak dla mnie było już taką rzeczą poboczną. Bo to się zaczęło od tego, że o kurczę, pali się, no właśnie wyrwa w życiorysie, a na końcu doszło do takiego momentu, że dobra, nie? Chrystus, relacja, tu jest pokój i to, co się tam dzieje, okej, okay, to jest trudne, ale to nie jest istotne. To nie jest istotne, nawet jeżeli, nie wiem, umrę będąc opętanym, no to pójdę do nieba, bo jestem w relacji z Chrystusem i myślę, że paradoksalnie właśnie ten moment dojścia do tego jest momentem, kiedy zły duch już nie ma czego szukać za bardzo, nie? Bo ta przestrzeń jest wypełniona i człowiek czy zgrzeszy, czy upadnie, ale i tak jest w relacji z Chrystusem i to jest klucz, nie? Wydaje mi się. Dlatego tak długi okres. Czyli zrozumiałem, że chcesz powiedzieć, że ponieważ ta walka trwała aż 3 lata, to wiesz, jak cenną rzecz dostałeś. Dzięki temu, że widziałeś swoją bezradność i widziałeś, że to nie jest na przetknięcie palca, bo Pan Jezus czasami uzdrawia w ułamku sekundy. Czy w czasie tego mieszkasz u franciszkanów, mieszkasz w klasztorze, czy były jeszcze jakieś na modlitwach takie bardzo mocne twoje, no,
reakcje do ciała? Do pewnego momentu cały czas, bardzo mocne. No tam raczej mało który z księży, który się modlił, chyba żaden, nie pozwalał sobie na modlitwę samemu nade mną, bo jednak gdzieś tam była ta władza złego ducha nad moim ciałem i była tu potrzebna asysta osób do takiej nawet zwykłej fizycznej pomocy. Nie mówiąc już o walce takiej też duchowej, która była jeszcze bardziej potrzebna. Więc tych historii było bardzo dużo. To pamiętam taką jedną dość nietypową historię, gdzie podczas modlitwy właśnie ksiądz zaczął, że tak powiem, poruszać właśnie te tematy związane ze sztukami walki z capoeirą i tak dalej. Ja miałem takie odczucie, jakbym machnął ręką, zarzucił tak po prostu, a okazało się, że prowadziłem dość precyzyjny cios sierpowy pod jego oko. I chodził przez kilka dobrych dni z podbitym okiem i chwalił się, że dostał od diabła. Natomiast no, było to takie, z jednej strony tu można by dużo mówić o tych odczuciach wewnątrz osoby, która coś takiego przeżywa, a z drugiej strony to zewnętrzne, co się dzieje, to jest też często bardzo dużo różnych zjawisk takich, gdzie nie wiem, ja często miałem wrażenie, że modlitwa trwała 15 minut, a się okazywało, że jak się budziłem, to było 4 godziny później na zegarku, nie? Albo na odwrót. Że wydawało mi się, że trwa 5 godzin, a to było 5 minut, bo taka była jakaś udręka. I tak, bardzo dużo się tego dało. Najważniejszą częścią tego procesu, ja nie mówię już o relacji z Chrystusem, tylko jakby o wychodzeniu z tego związania duchowego, to jest odcięcie więzi z mistrzami, mestre, którym się tak naprawdę oddaje boską cześć. Tak? Czyli ty sam zgadzasz się na to, żeby być w relacji, w więzi z kimś, kto był opanowany przez demony. Tak jest. I kiedy uświadomiłeś sobie, że to jest decyzja twojej woli i że to tak naprawdę tylko i wyłącznie o to chodzi, żeby w pełni sercem to wypowiedzieć, ale to nie jest takie proste. To nie jest proste, bo we mnie cały czas gdzieś jednak wiele rzeczy było, które... No chociażby sama kwestia tego takiego obserwacji takiego życia tylko wiarą, no to okej, okay, na samym początku jest super fascynacja, solo dios, basta i w ogóle, ale w pewnym momencie przychodzi taki moment, że jest życie wkoło, nie? I ja jestem bez pracy i tak dalej i przychodzą te wszystkie rzeczy z powrotem po takiej fascynacji piku neofickim takim, przychodzą te wszystkie rzeczy z powrotem i to był moment, gdzie znowu wracałem jakieś sentymenty, może nie do samej kapuery, ale jednak do tego, że no tam trzeba być trochę normalny, taki jakiś... Można powiedzieć zdrowy rozsądek, ale paradoksalnie chory rozsądek właśnie. I to mi się wydaje, że to jest też proces taki na całe życie, że musimy się uczyć tego odrywania od złego ducha nieustannie, bo jednak to jest fascynujące dla nas przez naszą naturę, tak jak capoeira wygląda fascynująco z zewnątrz i na pewno jest ciekawa i taka gdzieś tam przykuwająca uwagę i bardzo zjawiskowa i efektywna. No ale trzeba się uczyć właśnie tego oderwania. I to był proces długi, ja nie kojarzę takiego jednego momentu, w którym o, był przełom i mówię nie, tylko proces coraz większego zrozumienia, że no są dwie drogi, są dwa sztandary, nie? Pana Boga i złego ducha i nie ma pomiędzy tym nic i po prostu no nie mogę stać tak po środku i tam patrząc tylko w stronę sztandaru, tylko muszę się pod którymś ustawić i to myślę, że to był taki długi proces, żeby w końcu pod którymś... Ale sam go opisujesz, że trwał 3 lata i to były 200 godzin modlitw nad tobą. Myślę, że lepiej nawet. No. No, więc on się w pewnym momencie kończy. Jaka jest jasna część tej historii teraz? Ile lat temu to było, że możesz powiedzieć, że właśnie to się skończyło? W ogóle ciężko mi znaleźć taki jeden kluczowy moment, że się skończyło. Bo to było tak, że w pewnym momencie ustały takie fizyczne zjawiska. Ja podczas modlitwy miałem bardzo dużą walkę duchową cały czas. Taką na tle powiedzmy psychicznym. Walki z różnymi myślami, natręstwami i tak dalej. To powoli, stopniowo się wyciszało. Później przyszedł czas, jak ja to się śmieję, no to była operacja ratowania życia, a później przyszedł czas leczenia powikłań po tej operacji, bo jednak człowiek miał troszkę skrzywienie i na wszystko nawet wierzę patrzył przez pryzmat taki negatywny, bo przez tą rzeczywistość wchodził. Więc to myślę, że bym usłował na kolejne 3 lata. Dopiero po 6 latach myślę, że pojawia się taka normalność, nie? Taka normalność, że... Ile ona trwa? Od 2011 roku 6 lat, to był 2017, więc od 5 lat mniej więcej myślę, że jest taki powrót do stabilizacji. Jeszcze przez układanie wielu innych rzeczy, takich już nawet życiowych często też, no chociażby łatania dziur po tej wyrwie w życiorysie, powrotu na studia i jakiś tam, bo to wszystko było przerwane. Ja myślę, że od 5 lat jest taka tendencja, a od 2 myślę, że jest już taki konstans naprawdę, że cały czas oczywiście się toczy jakaś walka, ale że... No jest, no też gdzieś nawet w takich zewnętrznych czynnikach. Co to znaczy mieć relację z Chrystusem? Bo z tego, co mówisz, masz ją.
wiedzieć, że jest ktoś, kto niezależnie od tego, co zrobisz, cię kocha i który chce dla ciebie dobrze. Jeżeli nie wiesz, co zrobić w życiu, masz jakieś problemy, to on chce dla ciebie dobrze i znajdzie tą drogę, a nawet jak wybierzesz źle, to jak GPS po prostu zrobi aktualizacja trasy. I ta świadomość, no po prostu ojca, nie? To tak mi się wydaje, że może innymi słowami. Wiedzieć, że ma się ojca, to jest relacja z Chrystusem. Jakie jest twoje powołanie? Moje powołanie przede wszystkim od września do bycia mężem. Żona wie o tych twoich historiach? O tym, że jestem jej mężem. O historiach też wie, tak. Wie o wszystkim. Nie bała się wejść w taką sytuację? Myślę, że na początku na pewno, bo też było tak, że nie była osobą, która była świadoma jakoś bardzo tych wszystkich rzeczy, troszkę, tylko gdzieś tam wiedziała, słyszała. No i na pewno takie opowieści, historie powodują jakiś lęk, ale gdzieś tam w procesie tego wszystkiego zrozumienia, też edukacji i rozmodlenia, no przychodzi pokój w tym wszystkim, zrozumienie, że przecież to jest Słowie Bożym napisane, że ta walka jest i się toczy. No to nie jest nic dziwnego, nie? Modliłeś się o żonę? Więcej się modliłem o to, żeby być dobrym mężem, bo stwierdziłem, że skoro Pan Bóg mnie kocha i ja będę się starał być dobrym mężem, to źle mi nie da, ale na sam koniec przed poznaniem właśnie Weroniki to były takie modlitwy: dobra, Panie Boże, daj mi już jakąś dobrą kobietę, bo już ten czas, nie? I tak, to mogę powiedzieć, co się modliłem. Co to znaczy być małżonkiem dla Ciebie? Jak to zmieniło Twoje życie, że jesteś po sakramencie? Bardzo zmieniło życie, bo jeżeli patrzyłbym na sam moment wyboru tego sakramentu, że to małżeńskiego czy kapłańskiego, z punktu widzenia wtedy, jak byłem zniewolony, to było dla mnie jakiś kosmos. Nierealne nawet na poziomie duchowym taka decyzja. A teraz w takim głębokim pokoju to przyjąłem i wiadomo, że tam są jakieś ludzkie obawy i lęki, ale takie przyspieszenie, zdwukrotnienie drogi w swoim życiu, zwłaszcza duchowej, przyspieszenie i jakby no takie zwiększenie, nie? Tak jak się mówi czasem tam pospolicie, że to jest dzielenie radości i mnożenie radości i dzielenie smutków. To ja bym to tak powiedział, nawet na płaszczyźnie duchowej, nawet w modlitwie gdzieś nawzajem ze sobą, wspierania się, bardzo duża pomoc i idealna szkoła do nauki i relacji takiej miłości, która jest kluczem też dla mnie jako osoby gdzieś tam starającej się żyć z Chrystusem, nie? Gdybyś miał tak w 2 minuty powiedzieć młodym ludziom, którzy zastanawiają się nad tym, czy wejść, no, czy pójść do tych fajnych ludzi, którzy młodych, którzy tam sobie ćwiczą capoeirę. Co byś im powiedział? Nie wierzcie w żadne deklaracje, autorytety i aksjomaty, niezależnie z której strony. Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli. Szukajcie tego, co się kryje za tym. I nie ufajcie w to, że jak jest napisane na butelce Coca-Cola i jest to czarne, to na pewno to jest Coca-Cola, nawet jak jest oryginalnie zakręcona. Po prostu nie ufajcie. To jest taka materia, której nie można ufać. Trzeba szukać tej prawdy, bo... Ale konkretnie, jest zwodnicza. Mam decyzję podjąć, czy idę na takie spotkanie, na to, że się zawiąże krąg i coś będziemy razem robić. No to ja bym odradzał takie sytuacje, to jest oczywiste, bo znam konsekwencje, ale też no, nie jest... Ale jakbyś argumentował to? No. Bardzo prosty sposób. Przywołujesz, nie wiem, czy uważasz, że wywoływanie duchów to jest normalna, zdrowa zabawa? Bo wydaje mi się, że nie. I tu są świadectwa nawet gdzieś tam osób niezwiązanych z wiarą, że to szkodzi i powoduje różne przeżycia. A w capoeirze właśnie to robisz, śpiewając pieśni. Wchodzisz w rzeczywistość transu. Bo to jest bez dwóch zdań, to widać zewnętrznie i nazywa się to atmosferą czy energią. Jest to rzeczywistość transu. A najprościej wpisz sobie candomblé, zobacz jak wygląda rytuał candomblé i zastanów się, czy chcesz w to iść. Bo jeżeli mogę, jeszcze w dwóch zdaniach, capoeira ma 3 takie główne nurty. To jest hejional, który jest bardzo szybki, dynamiczny, akrobatyczny. Benguela, która jest trochę wolniejsza przy ziemi. Angola, która jest dostępna od poziomu instruktora w górę, która już wygląda jak jakiś opętańczy szajba, że gdzieś tam ktoś pełza, ktoś tańczy, rusza się. Więc zobaczcie sobie to i zobaczcie, zastanówcie się, czy to jest na pewno normalne i czy to jest sport. I nie da się tego oderwać, że to ja będę tylko akrobatykę, to idź na akrobatykę ćwiczyć. Ale miej to na uwadze, że tu jest ta materia mocno duchowa, demoniczna, niebezpieczna i to się może źle skończyć. Powiedz jeszcze zdanie o tej energii, bo ja nawet nie wiem, jak ją, jak o tym powiedzieć, znaczy jak wypowiada się to słowo. Asche. Ona jest obecna nawet w reklamach jakichś dezodorantów czy perfum.
Właśnie kiedyś na tym też zastanawiałem. Nie wiem, czy to Asche tego perfumu to jest od Asche, czy Axe, topór amerykański. Ale pisze się tak samo. Pisze się tak samo, też z tym samą kreseczką na D. No jest to tak samo jak, nie wiem, chińskie chi czy japońskie ki. Taka energia transcendentna. Zresztą w ogóle candomblé zakłada wiarę w pewnego rodzaju jednego Boga, mając jednocześnie oprócz wielu innych, no nieważne, mało kto to chyba zrozumie. No i jest trochę utożsamiane to z tym Bogiem i tak dalej. No jest to właśnie taki nośnik jak chi w Chinach, czyli tam te wszystkie feng shui i tak dalej, że ta energia płynie. No to tak samo jest to akcentowane w capoeirze, tylko troszkę bardziej jest rozcieńczane, że to jest też związane z atmosferą, że wywoływaniem, ale stricte moim zdaniem jest to związane z tym transem. Ja to sam odczuwałem. Jak wspomniałem, pewnych elementów nie byłem w stanie zrobić tak na sucho, a gdzieś w tym wszystkim bez problemu. No i tyle. Bardzo ci dziękuję za to świadectwo. Młodzi ludzie czasami pociągani cukierkami, tak? No bo to wspólnota, ciekawe rzeczy, atrakcyjne. No kompletnie nieświadomie mogą sobie zniszczyć, całkowicie zniszczyć sobie życie. Chrześcijanin w żaden sposób nie może mieć z capoeirą do czynienia, ale jest ona również destrukcyjna dla ludzi niewierzących. Tylko że konsekwencje tego no, wychodzą już dużo później i czasami mogą być nawet niewiązane z tą inicjacją. Dokładnie tak. No, ja mówię, ja trenowałem, to jeździł z nami ksiądz na treningi. Sprawiał nam tam mszę też na tym Bacizado. Dwa lata później zrzucił sutannę. No nie jestem w stanie powiedzieć, że o tak przez capoeirę, ale no, myślę, że na pewno to jest, bo to też to trzeba jest powiedzieć, że duch nie ma takiej drogi, że przyjdzie z rogami i powie ci chodź za mną, wezmę cię do piekła, tylko on ci podrzuci bardzo delikatnie takie okruszynki, po których pójdziesz, za chwilę będą większe kromeczki, za chwilę będzie, aż wejdziesz w to, to nie jest tak, że o, wiadomo, no, gdyby do mnie przyszedł też diabeł i powiedział hej, opętam cię, no to wiadomo, żebym powiedział nie. Dlatego podrzucał takie wysublimowane, małe, po troszeczku, a to zaśpiewaj, a to wejdź w to, a to wejdź głębiej, a to może się pobawi jakąś medytację. I tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest niebezpieczne. To nie widać na pierwszy rzut oka, że to jest coś złego. To jest bardzo rozcieńczone, nie? I tu trzeba bardzo uważać, bo nawet jak ty nie wierzysz w tą rzeczywistość, to ona jest. No, czy tego chcesz, czy nie.